język łaciński został zachowany w liturgii przede wszystkim dla ochrony ortodoksji. Nie jest to przeszkoda, jeśli ktoś nie rozumie literalnie, bo nie o to chodzi we mszy. Nie ma tak, że jak pójdziesz do bractwa, to będziesz w niebie, a jak pójdziesz na indul, to idziesz do piekła do automatu. Bo... No przecież katolik to jest dobry człowiek, więc jeśli katolik zawsze chce dobrze, to przecież on nie może zgrzeszyć, bo z jakiej racji miałby grzeszyć? Gdzie właśnie jest mowa o sądzie ostatecznym, o gniewie Bożym, tak właśnie w toku tych wszystkich rozmów, które odbywaliśmy na temat tradycji, zaczęłam odczuwać strach przed śmiercią, przed właśnie sądem i wpadłam wtedy też w skrupuły właśnie z powodu tego strachu. To bardzo często jest oznaka, że zaczynamy coś robić dobrze w sferze duchowej, tak, bo szatan się nie interesuje nami, póki nie jesteśmy jakby w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Aktywne uczestnictwo wiernych to raczej jest nowinka. Tam już bunini maczą swoje palce. Więc my się dystansujemy od takiego sposobu słuchania mszy. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty, ja mam na imię Ludwik. Ja jestem Natalia. No i dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia pierwszego odcinka serii Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi. Pytania mogliście zadawać pod filmem konkursowym na Modlitewnik. I dzisiaj te pytania sobie podzieliliśmy na dwie części, omówimy to w dwóch osobnych odcinkach, bo tych pytań było za dużo. W dzisiejszym odcinku zdaje się około 10, tak? Tak jest. Chyba 10 równo nawet. Pytań. Na 10 równo pytań odpowiemy. Jeżeli Twoje pytanie nie znalazło się w tym odcinku, to się nie przejmuj, bo w następnym się znajdzie. No i tak na starcie jeszcze przypomniałem Wam, żebyście zasubskrybowali nasz kanał. Jeżeli tego nie zrobiliście, możecie też zajrzeć na naszego Patronite'a i zobaczyć plany rozwoju Okiem Tradycjonalisty, bo mamy zamiar zbudować media katolickie w Polsce. No i też co miesiąc organizujemy dla naszych patronów konkurs, który można wygrać, bardzo atrakcyjny Tradibox, czyli takie pudło z różnymi dewocjonaliami i książkami i różnymi innymi rzeczami. Też zawsze będzie coś zabytkowego w tym Tradiboxie, to już tak zdradzimy szybko. Plan. Nie, mam nadzieję, że to się uda, żeby na w razie, każdym kolejnym boksie było coś zabytkowego. Na razie już mamy zakup praktycznie zrobiony do pierwszego i już w sumie nie możemy się doczekać, żeby go spakować i wysłać, bo jest naprawdę ciekawe, a w tym momencie mamy 13 patronów, więc 13 osób bierze udział w konkursie. Tak, więc szansa na wygraną jest cały czas spora. Tak, a wystarczy wpłacić 5 zł, żeby wziąć udział w tym konkursie, a wartość tych nagród będzie zdecydowanie przewyższać wszystkie progi Patronite, które tam są. Tak? Mniejsza z tego progu może 500 zł, chociaż nie wiem w sumie. Nie no, bez przesady. Ale zobaczymy. Na pewno wszystkie progi poniżej 500 zł będzie to przekraczać. Tak czy siak myślę, że będziecie zadowoleni. Tak, no i na pewno będą to ciekawe, oryginalne rzeczy też. No dobra, nieważne, nie przedłużajmy. Przechodzimy do pytań w takim wypadku. Ja będę się posiłkował tutaj pytaniami, które mam spisane, bo nie mam ich w głowie. Pierwsze pytanie. Cooler SSP zadaje pytanie. Następujące. Krótkie pytanie. Indulc czy bractwo? To jest krótkie pytanie, a odpowiedź nie może być krótka, bo to nie jest tak, że jest albo indulc, albo bractwo. Kwestia jest bardziej skomplikowana. Tak. I teraz jest kwestia taka. Indulc czy bractwo? To zależy pod jakim kątem. Czy chodzi o to, czy indulc w, nie wiem, gdzieś tam jakiegoś księdza, który jest niewłaściwy, a mamy alternatywę pójścia do bractwa? To jest tak naprawdę bardzo złożone pytanie. W części odpowiedziałeś na nie tak naprawdę w odcinku o rodzajach księży tradycjonalistów. Tak, tak, tak. Tam jakby głównym kryterium rozsądzenia pomiędzy księżmi była ich prawowierność, tak? Mm. Czyli to, czy po prostu popierają tradycję, czy nie popierają tradycji. Bo jak wiadomo, w indulcie znajdują się też, nie tylko, ale także księża, którzy niekoniecznie popierają tradycję co do treści, ale wybierają tradycję co do estetyki, czyli upodobań subiektywnych. Tak, tak. I tak naprawdę w tym jest zawarta odpowiedź na pytanie indult czy bractwo. Wybieramy po prostu tych księży, którzy są ortodoksyjni, czyli ci, którzy są za tradycją, a jeśli chodzi o kwestię chodzenia na msze, czyli kwestię samej liturgii, no to też różnie bywa tak naprawdę. No tak, bo to trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz. Msza trydencka jest najczęściej odprawiana według mszału 62. Mszał 62 to był mszał, który już był okrojony przez Buniniego tak naprawdę, arcybiskupa Buniniego, który robił reformę posoborową, zatrudniony przez Piusa XII. Zasadniczo już mszał nawet z 55 roku ma okrojony Wielki Tydzień, a mszał 62 w ogóle msza jest cała okrojona, więc niektóre indulty prawiają mszę ze starego mszału, sprzed 55 roku. To jest tak naprawdę prawdziwa msza tradycyjna, bo msza ta z 62 już jest okrojoną mszą.
I tak naprawdę tam już Bunini maczą swoje palce w tym. Tak naprawdę też w niektórych miejscach w FSSPX, w Bractwie, też odprawia się msza ze starszych mszałów. Tak, ale z tego co kojarzę, to chyba nie w Polsce, albo nie wiem. Znaczy... A mogę nie wiedzieć tego, ale warto się zorientować, czy ta msza jest z tego mszału Buniniego, czyli mszału Piusa XII i Jana XXIII, czy to jest msza z mszału Piusa X, wcześniejszego. Bo tamta jest nieokrojona, jeżeli chodzi o całą strukturę liturgii, kompletnie. Czyli mamy dwie modlitwy kapłańskie, mamy świecę na Sanctus, no i mamy też zawsze więcej wspomnień Matki Bożej, które zostały wykrojone z mszału Buniniego później. I oczywiście tradycyjny Wielki Tydzień, co jest bardzo istotne, bo ten Wielki Tydzień już z reform 55 bardziej przypomina nomowski niż tradycyjny, ten przed 55. Więc warto się zainteresować też, czy to jest ta liturgia według mszału przed 55, czy to jest liturgia z mszału z 62. To jest też istotne kryterium moim zdaniem. I trzecia istotna rzecz, to oczywiście msza jest mszą, ale to co się dzieje na mszy, jakby ta cała oprawa tej mszy, to już jest inna sprawa. Bo polska msza wyglądała inaczej niż msza francuska na przykład, to trzeba też wiedzieć. I to jest też temat do omówienia szerzej. Natomiast w Polsce nie śpiewano tak jak we Francji. A wiem, że w Bractwie bardzo często, nie, pewnie nie wszędzie, ale są tendencje do takiego zapożyczania śpiewu z Francji lub no generalnie czegoś, co nie jest z naszych zwyczajów. Oczywiście pieśni polskie się zdarzają, ale chodzi o całe śpiewania, kapłanów jest śpiewania. Jest to w pewnym sensie usprawiedliwione, dlatego że no wiadomo, że seminariów tradycyjnych jest niewiele i no nie ma, nie jest tak, że jest seminarium tradycyjne na każdy kraj, tylko no jest no, kilka seminariów, tam jest w Niemczech, we Francji jest seminarium, więc no, tak naprawdę nie możemy liczyć na to, że w tych seminariach będzie się odtwarzać tradycję polską, przedsoborową, polską, no tak. Właśnie, że w ogóle tradycje narodowe. Także no, generalnie należy szukać tych ośrodków tradycji, gdzie kultywuje się te, przynajmniej dąży się do tego. Jak najbardziej, jak najbliżej przynajmniej, zbliżone tak. Do tej tradycji polskiej przedsoborowej. Tak, ale nie możemy oczekiwać, że po prostu będzie to wszędzie. Nie, raczej nawet w pełni wszędzie to raczej ciężko znaleźć. Tak, to jest no. Jeszcze inna sprawa. Ale szerzej ten temat omówię w innym filmie, także tutaj nie będziemy się na ten temat rozwodzić. Także dwie rzeczy najważniejsze, no to jest oczywiście to, czy w danym indulcie jest ksiądz, który jest tradycjonalistą faktycznie, czy jest tylko tradycjonalistą estetycznym, bo jeżeli jest estetycznym, no to jego kazania raczej nie są zgodne z tradycją. I jeszcze jest kwestia taka, tak jak mówiłem, czy jest ten mszał sprzed 55, czy ten z 62, bo to też jest istotna różnica. Bo mszał 62 jest mocno okrojony, ale to jest też temat do omówienia na osobny odcinek. Także tutaj no skrótowo... i też to kultywowanie tradycji narodowych, czyli te trzy kategorie, tak. Trzy kryteria, jeśli są spełnione, to według nich należy wybierać, czy indult, czy bractwo. A nie ma tak, że jak pójdziesz do bractwa, to będziesz w niebie, a jak pójdziesz na indult, to idziesz do piekła z automatu, bo przynależność do jakiejś tam organizacji czy bractwa kapłańskiego nie powoduje zbawienia lub potępienia. Zbawienie lub potępienie to się osiąga, wypracowuje na poziomie walki duchowej przez sakramenty i też jakby przez osobistą relację z Panem Bogiem, którą można realizować zarówno w indulcie, jak i w bractwie, tak? A szukać należy raczej intencji po prostu powrotu do tradycji wśród ludzi. Z nimi starać się budować te ośrodki tradycji, z nimi starać się o powrót mszy tradycyjnej. I no tak, to, tak naprawdę to jest najważniejsze. Dokładnie. No dobra, i to tyle w tym temacie. Tak naprawdę, tak jak mówię, ja ten temat rozszerzę troszeczkę w jednym z najbliższych filmów, nie wiem czy najbliższych, ale w jednym z przyszłych filmów o tym, dlaczego msza trydencka dzisiaj w polskich kościołach nie jest taka jak przed soborem faktycznie. I tam troszeczkę o tym więcej opowiem, a dzisiaj przejdźmy już do drugiego pytania, bo to nie jest odcinek na jeden temat, tak? To przechodzę do drugiego pytania. Rafał Korzeniec pyta: gdzie chodzicie na mszę świętą? Tak naprawdę odpowiedzieliśmy po części już na to pytanie, odpowiadając na pierwsze. Chodzimy tam, gdzie po prostu widzimy, że spełnione są te kryteria, które wy omówiliśmy, tak? Myślę, że to jest bardziej pytanie o konkretne miejsce, gdzie chodzimy na mszę świętą. Chociaż faktycznie robimy coś takiego, że częściej kiedyś to robiliśmy, że na przykład wybieraliśmy sobie, bo mieszkamy w okolicach Warszawy, wybieraliśmy sobie tu w okolicy na daną niedzielę mszę, która była najbardziej odpowiednia tego dnia, na przykład tam, gdzie był jakiś bardziej zaawansowany śpiew lub coś takiego, to jeździliśmy sobie w różne miejsca, ale po tradycjonalistku Stodes, no to tych miejsc jest mniej, też trzeba wziąć pod uwagę. Czasami bardzo okazyjnie jeździmy do Bractwa na Garcarską, raczej, bo to jest też dalej, więc tam też raczej pojawiamy po prostu okazyjnie, jak nie wiem, akurat jest taka sposobność, a najczęściej to chodzimy jednak do Pruszkowa. Tak. Bywało wcześniej, że jeździliśmy też do Ołtarzewa,
teraz już nie ma tam mszy. Tak, tak, to też dobrze wspominana msza. Była msza organizowana też w kościele na Woli, Najświętszej Tak, koło kina Femina, nie pamiętam czyim wezwaniem, ale koło, naprzeciwko kina Femina. To tam jakby, to też, też właśnie się tam pojawiliśmy. Bywa też, że bywaliśmy też na placu teatralnym, ale no teraz już też rzadziej. To jest też nie nasza godzina, bo to jest bardzo poranne, tak, nie tak, lubimy tak, aż o. tak rano wstawać. Jak tam jest chyba na którą? Na siódmą? Siódmej rano chyba. Siódmą rano, no. To tak i kiedyś, pierwotnie, to ja chodziłem w ogóle na Karolkową i no razem przecież. Jeździliśmy na Karolkową. Ale od Karolkowej już odeszliśmy jakiś czas temu tak. I chyba nie byliśmy już bardzo długo. Aż trochę szkoda w sumie. Tak, do sentymentu bym się przeszedł. No, ale bywaliśmy tak, bardzo często, bardzo długi czas bywaliśmy głównie na Karolkowej. Tak. To przechodzimy chyba do trzeciego pytania, bo to już jest jakby tyle w tym temacie. Iwona Wit pyta, czy będąc na mszy tradycyjnej, to, że nie rozumiem wszystkiego, stanie na mojej drodze do zaliczonej mszy. No chodzi oczywiście o mszę niedzielną, tak doprecyzujmy. Czyli chodzi o to, że jak nie pójdę na mszę trydencką i nie rozumiem, co tam się dzieje, no to czy mam zaliczoną mszę. To zależy tak naprawdę od wewnętrznego nastawienia. To, co mówiłem troszeczkę w instruktażu do mszy trydenckiej, jak uczestniczyć w mszy trydenckiej. Uczestnictwo w mszy, od nas nie zależy to, czy msza będzie ważna. Msza się odprawi niezależnie od naszego udziału. Od nas my mamy obowiązek spełnić przykazanie kościelne, które nakazuje nam w niedzielę i święta mszy świętej słuchać. I to jest jakby nasz obowiązek i to jest pod rangą grzechu. Natomiast to, czy msza trydencka, którą rozumiemy, jest zaliczona czy nie, zależy od tego, jakie my mamy do niej nastawienie tak naprawdę. Czyli jeżeli nie rozumiemy nic, ale na przykład mamy intencję, żeby się pomodlić, a na przykład czasami nam to nawet nie wychodzi, no to tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli idziemy tam i stwierdzamy sobie, dobra, nic nie rozumiem, to będę sobie olewał, to już jest troszeczkę inna sytuacja. W ogóle należy tutaj... Tylko też jest problem taki, że ludzie nie rozumieją, o co chodzi we mszy bardzo często, jak idą po raz pierwszy na mszę trydencką. To swoją drogą, ale należy też zaznaczyć, że jakby literalne rozumienie tego, co tekstu, tak, tekstów mszalnych, no to nie ma tak naprawdę nic wspólnego z uczestnictwem. No tak, chodząc na nom można sobie klepać te odpowiedzi na księdza wezwania cały czas i nie mieć zaliczonej mszy tak naprawdę w perspektywie moralnej, no bo to, że będę odpowiadał na wszystko i na wszystko będę rozumiał literalnie, nie znaczy, że ja uczestniczę w tej mszy wewnętrznie, tak? A to jest najważniejsze, to jest wprost napisane w katechizmie księdza Gaspariego, tak? Zgadza się? Najlepszy sposób słuchania mszy świętej. Słuchania mszy świętej to jest łączenie się w sposób duchowy tak. ze sprawowaną ofiarą. I to jest jakby ten główny cel, do którego my powinniśmy dążyć, gdy idziemy na mszę świętą. Czyli nie to, żeby tam postać, żeby odśpiewać coś, żeby coś tam poodpowiadać, żeby coś porozumieć, albo żeby coś czytać, poczytać. Też, tak, właśnie, żeby coś poczytać. Tylko idziemy się tam połączyć ze sprawowaną ofiarą. Tak jakbyśmy stali pod krzyżem tak. i adorowali tę ofiarę, którą Chrystus składał na krzyżu, bo to jest właśnie dokładnie to samo. Czyli mamy się zachować tak jak Matka Boża i uczniowie, którzy stali pod krzyżem. Tak. Można na różne sposoby łączyć się ze sprawowaną ofiarą. No tak, oczywiście. Ale rozumienie tekstu w ogóle nie jest kryterium, które musimy spełniać. To jest w ogóle całkowicie neutralne, obojętne, tak, czy rozumiemy tak, co ksiądz mówi, bo tekst mszy świętej, msza święta jest skierowana do Pana Boga, nie do człowieka. Człowieka ma pewną funkcję dodatkową, ale pierwszy cel mszy świętej no to jest złożenie Bogu ofiary. I kapłan ją składa. My tej ofiary możemy wysłuchać i łączyć się z nią duchowo. To jest właśnie sposób przeżywania mszy świętej. Dlatego w ten sposób powinniśmy ją przeżywać, niezależnie od tego, czy rozumiemy słowa, czy nie. Jakbyśmy trafili na jakąś liturgię wschodnią, której kompletnie nie rozumiemy, zasada jest dokładnie ta sama. Uczestniczymy w tym duchowo. Dokładnie. Bo to jest ta sama rzeczywistość tak naprawdę, tak? A to, że nie znamy tekstu, jest całkowicie drugorzędną sprawą i nieistotną z punktu widzenia tego, czy mamy w cudzysłowie zaliczoną mszę niedzielną. Jeszcze warto myślę tutaj wspomnieć, że język łaciński został zachowany w liturgii przede wszystkim dla ochrony ortodoksji. Mhm. Po to, żeby jakby nie... żeby pojęcia, które są ściśle, mają charakter ściśle sakralny, nie zostały zmienione na pojęcia, które mogłyby wprowadzać zamęt w językach narodowych. Tak, bo jak doskonale wiemy, każde tłumaczenie tekstu to nie jest tekst oryginalny, tylko to jest nowy tekst, którego autorem jest tłumacz. To nie jest tekst oryginalny. Tłumaczenie nigdy nie jest tekstem oryginalnym. Dlatego właśnie Kościół w swojej mądrości zachował łacinę, bo wiedział, że to jest gwarancją tego, że te prawdy, które są zawarte w tekstach mszalnych, przez brak tłumaczenia nigdy nie zostaną zniemienione tak naprawdę. Dlatego istotne jest zachowanie łaciny. Tak. I tak samo każdego
innego języka, z innej tradycji. Liturgicznej, tak. No. Czy greckiego, czy ormiańskiego, czy jakiegokolwiek innego. Czy cerkiewnosłowiańskiego. Tak, tak, tak. No. Także nie jest to przeszkoda, jeśli ktoś nie rozumie tak. literalnie, bo nie o to chodzi we mszy, tylko chodzi o to, żeby się duchowo połączyć. Dokładnie. Na jakiej mszy byśmy nie byli. Tak. Czy to jest rytm rzymski, czy jakikolwiek wschodni, czy jakikolwiek zachodni. Tak. Tak. Przejdziemy dalej do kolejnego pytania. Katarzyna Bednarska pyta. Kto lub co przyczyniło się do odkrycia prawdy, że modernizm prowadzi do piekła, a tradycja daje szansę na 100% zbawienia? No jest też pytanie z serii takich bardziej zaawansowanych, w tym sensie, że trzeba troszeczkę więcej powiedzieć. I też pewnie nie omówimy w tym krótkim filmie wszystkiego. Natomiast tak, jak chodzi, rozumiem, że tu chodzi o, przynajmniej ja tak rozumiem to pytanie, o naszą drogę do tradycji, tak? Tak, jak myślę, my dotarliśmy do tradycji. U mnie to się zaczęło od tak naprawdę przypadku, można powiedzieć, chociaż można powiedzieć, że nie ma przypadków, więc załóżmy, że to nie był przypadek, od tego, że trafiłem w internecie na film pewien o tradycyjnej mszy, o zmianach po Soborze Watykańskim II. I ja jakby, jako osoba, która gdzieś tam podświadomie, wcześniej, zanim trafiłem pierwszy raz w 2013 na mszę trydencką, no to oczywiście byłem wierzący i chodziłem na nową mszę, ale nie miałem nigdy takiej głębszej refleksji na temat historii Kościoła. I ten film do mnie trafił przede wszystkim tym, tak naprawdę, można powiedzieć, działając w pewnym sensie na emocje, tak można powiedzieć, bo do mnie trafiła bardzo tradycyjna muzyka, która tam była w filmie. Ja zawsze byłem słuchowcem. Na przykład jak oglądam filmy, bardzo często zwracam uwagę na ścieżkę dźwiękową z filmu. Na przykład lubię słuchać muzyki też z filmów, tak? Też jakby uczyłem się kiedyś muzyki w szkole muzycznej i tam tworzyłem różne gatunki muzyki, gram na instrumentach amatorsko też i zawsze miałem takie predyspozycje do muzyki. I dla mnie jakby słuchowe wrażenia bardzo są istotne i jak zobaczyłem, jak wyglądały śpiewy na mszy trydenckiej, no mi się bardzo spodobało i stwierdziłem, że to faktycznie jest sakrum, a to, co jest na mszy nowej, nie do końca jest sakrum. I to spowodowało, to mnie popchnęło dalej oczywiście, bo na tym nie wolno poprzestać, że mi się muzyka podoba tu, a tu nie. I to mnie popchnęło dalej. No i zacząłem szukać w internecie informacji na temat mszy trydenckiej, na temat zmian po soborze, no i zacząłem rozumieć, że Kościół po soborze poszedł właśnie w złą stronę, że odszedł od tradycji i zaczął powoli wprowadzać, że Sobór wprowadził te bomby zegarowe, zdania, które miały być błędnie interpretowane i później wielu hierarchów, tak naprawdę praktycznie wszyscy w dzisiejszych czasach nieliczni tylko są w tej ortodoksji, ale w jakiś sposób są nasiągnięci tymi błędami, które były posoborową interpretacją tych dokumentów. I taka była zasadnicza moja droga do tradycji. Tak, to w sensie w skrócie mówię. Jeśli o mnie chodzi, to ja się nie będę za bardzo też rozgadywać, dlatego że planuję niebawem nagrać takie swoje świadectwo właśnie na ten temat, w jaki sposób dotarłam do tradycji. Jeśli miałabym wskazać jedną konkretną rzecz, to byłoby ciężko, dlatego że to była no, długa droga. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że moja rodzina, konkretnie mój dziadek i mój ojciec, Świętej pamięci obaj, tak. Interesowali się tym trochę i mieli różne książki na ten temat, które ja dojrzewając już tam w wieku, powiedzmy, tak naprawdę dopiero 13 gdzieś lat, zaczęłam się tym troszeczkę mocniej interesować. Zaczęłam trochę czytać, trochę pytać. Pojechałam też na pierwszą mszę, chyba nawet gdzieś opowiadaliśmy to już w jakimś filmiku. Pojechałam na pierwszą mszę do Bractwa. Oczywiście nic nie zrozumiałam. Generalnie zawsze byłam za tą tradycją, że to jest okej i że to jest dobre i że do tego należy dążyć, ale nie miałam nad tym żadnej głębszej refleksji. Interesowałam się tym właśnie tak bardziej powierzchownie, nawet może trochę estetycznie, a później poznałam Ludwika, czyli właśnie mojego męża, który dopiero powiedział mi, że do zbawienia nie jest wcale dojść tak łatwo i puścił mi Dies Irae. Znaczy dał mi tekst Dies Irae do przeczytania, czyli sekwencji pogrzebowej. Tak, tak, tak. Sekwencji, która jest śpiewana na tradycyjnym rekwiem, gdzie właśnie jest mowa o sądzie ostatecznym, o gniewie Bożym. I dla mnie to było wtedy właśnie bardzo... na mnie to zrobiło mocne wrażenie. I tak właśnie w toku tych wszystkich rozmów, które odbywaliśmy na temat tradycji, zaczęłam odczuwać strach
przed śmiercią, przed właśnie sądem i od tego momentu no, sporo się zmieniło w moim życiu duchowym i wpadłam wtedy też w skrupuły właśnie z powodu tego strachu. A skrupuły to bardzo często jest oznaka, że zaczynamy coś robić dobrze w sferze duchowej, tak. Bo szatan się nie interesuje nami, póki nie jesteśmy jakby w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Jak zaczynamy wchodzić w tę bliską relację, to szatan zaczyna atakować właśnie często przez skrupuły. Tak, zaczyna tak, na początku drogi duchowej. Tak, dokładnie. Więc od tego mniej więcej momentu tak naprawdę zaczęło się moje przekonanie co do tego, że to właśnie tradycja jest prawdą, a nie jakieś tam subiektywne odczuwanie wiary czy estetyczne jakieś powody, tylko to, że faktycznie jest jedna prawda, jest jeden Bóg, Bóg ocenia w sposób doskonale sprawiedliwy i że no, ta rzeczywistość poza, znaczy ta rzeczywistość po śmierci przewyższa nasze możliwości poznawcze, przewyższa też nasz rozum i że nie jest to takie proste, jakby nam się wydawało. Dlatego, że ja wcześniej też na przykład postrzegałam grzech w taki sposób, że no przecież katolik to jest dobry człowiek, tak? Bo on wybrał katolicyzm, wybrał Pana Boga, wybrał miłość, więc jeśli katolik zawsze chce dobrze, to przecież on nie może zgrzeszyć, bo z jakiej racji miałby grzeszyć? Jeśli coś zrobić źle, no to dlatego, że mu się powinęła noga, no tam potknął się, ale przecież on nigdy nie chciał się, więc nigdy nie może popełnić grzechu śmiertelnego. Ja dosłownie tak to rozumiałam, że człowiek, który jest katolikiem, nie jest w stanie popełnić grzechu śmiertelnego. I ja to sobie tak tłumaczyłam też. Na szczęście Ludwik mnie z tego wyrwał. No i właśnie w tym momencie to no tak mnie uderzyło, te kwestie związane ze śmiercią. A dalej to już był tak naprawdę rozwój intelektualny i duchowy też. No bo dalej to już się idzie w rozwój, bo po prostu i czytanie na ten temat, słuchanie, przesiąkanie, modlitwę, praktykę w mszy tradycyjnej i tak dalej. Tak, a więcej to powiem o tym już na tym świadectwie, które nagram, bo tam jest jeszcze kilka ciekawych faktów, które warto by było w tej historii przytoczyć. Tak, to przejdziemy do kolejnego pytania w takim wypadku. Troszeczkę dłuższe pytanie. Anna G. pyta: w jaki sposób wy przeżywacie mszę świętą? Preferujecie śledzenie mszalika, rozważanie męki Pana Jezusa, rozważanie tajemnic całego życia Pana Jezusa, czy może macie inne sposoby? Teraz możecie powiedzieć trochę więcej o swojej drodze, jak uczestniczycie, jak uczyliście się słuchania mszy świętej, jak to się u was rozwijało w miarę upływu czasu, lat. W miarę upływu lat. To dłuższe pytanie. Odpowiemy. Ja zacznę może szybko. Postaramy się to odpowiedzieć w miarę skondensowany sposób. Jak tam było najpierw, jak ja uczestniczę we mszy świętej, bo każdy odpowie za siebie. U mnie to jest różnie. Oczywiście zależy też od tego, czy to jest msza cicha, czy msza śpiewana, bo to też jest różnie, bo na mszy cichej odwrotnie niż na mnomie. Na mszy cichej można śpiewać. W sensie na mszy śpiewanej też można śpiewać, ale nie było takiej praktyki przed XX wiekiem. Wcześniej zwyczajem było, że na mszy cichej wierni zbierali się wspólnie, żeby adorować tę ofiarę, którą kapłan po cichu odprawiał przy ołtarzu i śpiewali pieśni nabożne. Tak. Wierni śpiewali pieśni nabożne. No. To oczywiście dzisiaj to rzadko się zdarza. Więc wierni, jeżeli jest taka okazja, że jest msza faktycznie cicha przy ołtarzu, to bardzo chętnie się włączam w śpiew. Tak, to jest jakby element adoracji tej mszy świętej, też jakby łączenia się z tą ofiarą przez śpiew. Natomiast jeżeli msza święta cicha jest i nikt nie śpiewa, no to najczęściej odmawiam różaniec wtedy, tak, łącząc się z ofiarą. A jeżeli to jest msza śpiewana, no to jest bardzo różnie już tak naprawdę. To zależy od tego, jaki mam w danym momencie, powiedzmy, nastrój duchowy, bym to tak określił, bo raz pomocny jest dla mnie modlitewnik, i na przykład modlenie się takimi gotowymi modlitwami przy mszy świętej, adorowanie tej mszy świętej poprzez gotowe modlitwy, czasami modlenie się własnymi słowami, a czasami też właśnie odmawianie różańca, różnie to bywa. Wszystko zależy od tego, co daje mi najlepsze skupienie w danym dniu, bo jednego dnia będzie dla mnie łatwiejszy właśnie modlitewnik, innego dnia różaniec, a innego własna modlitwa. Tak, to wszystko zależy od tego, więc ja sobie to po prostu dostosowuję, ale generalnie zawsze, jak chodzi o to słuchanie mszy świętej, no to dla mnie to jest poprzez duchową łączność z ofiarą, tak? Mhm. A jeszcze warto byłoby wspomnieć, że na samym początku, jak i ty zacząłeś, i jak ja zaczęłam chodzić na mszę trydencką, to najpierw korzystaliśmy z mszalików. Tak, no ja najpierw w ogóle
pierwotnie zacząłem, takie karteczki były rozdawane i ja czytałem sobie z tych karteczek mszę, części stałe mszy świętej, potem się ich w domu uczyłem i tak dalej, żeby śpiewać, bo chciałem przenieść to uczestnictwo mszy posoborowej na mszę trydencką. Co nie do końca jest... Czyli odpowiadanie kapłanowi, śpiewanie tam wszystkiego. Tak. Co nie do końca jest zgodne właśnie z tradycją przed XX wiekiem, bo oczywiście na mszy trydenckiej gdzieś tam już w XX wieku, w latach 20. powoli niektóre kręgi zaczynały wprowadzać aktywny udział i śpiewanie wiernych, no mówię o mszy śpiewanej, ale wcześniej to raczej było na zasadzie takiej, że wierni się raczej duchowo się łączyli z ofiarą i tak też mówią wszystkie modlitewniki starsze. Tak, aktywne uczestnictwo wiernych to raczej jest nowinka generalnie. I to jest wymysł ruchu liturgicznego, no tak, ale to jest też temat zupełnie na inny odcinek. Tylko generalnie my nie korzystamy z tego, tak jako tej nowinki. Ale właśnie chciałam wspomnieć, że korzystaliśmy z tych mszalików na samym początku i to właśnie było pytanie, w jaki sposób to się rozwijało przez lata. Więc na początku korzystaliśmy oboje z tych mszalików, śledząc tekst i części stałych, czasami też części zmiennych, tak jak to leciało, co tam kapłan mówił, co chór śpiewał, ale oboje uważamy, że nie jest to najlepsza metoda i tak naprawdę bardziej może przeszkodzić w dobrym uczestnictwie we mszy świętej niż pomóc. Dlatego, że no człowiek bardziej się po prostu skupia na tym, co się dzieje i próbuje tam dogonić kapłana. Jak czasami straci skupienie, to wertuje po prostu te teksty, gdzie tak naprawdę jemu nic to nie daje. Po tym, że wie, co kapłan mówi, tak, i śpiewa. Tak, więc my się dystansujemy od takiego sposobu słuchania mszy. Jeśli o mnie chodzi, to no ja mam tak naprawdę podobnie jak ty. Co do mszy cichej, to wiadomo, tak samo. A co do mszy śpiewanej, to też różnie. Był taki okres, że odmawiałam cały czas różaniec na mszy śpiewanej, chociaż i to było dosyć ciężkie momentami, dlatego że ciężko jest się skupić, jak dużo ludzi dookoła śpiewa albo próbuje śpiewać, by było. A, to jest inna sprawa. Bo właśnie różnie to bywa. Czasami jak bywają msze takie, gdzie jest faktycznie chór i chór śpiewa samodzielnie, to aż pomaga w skupieniu. Tak. Ale jak powstaje dysharmonia poprzez to, że wszędzie po prostu ludzie z każdej strony próbują śpiewać i jeszcze gdzieś niekoniecznie znają tekst, niekoniecznie znają melodię, bo to też jest powszechna praktyka, niestety, że jak wchodzi jakiś na przykład kyriał mniej znany, a ludzie nie znają tej melodii, to próbują koniecznie to zaśpiewać, mimo że nie znają tej melodii. Jakąś improwizację melodii. Tak, co tak. Sobie podejrzewam, że dlatego mi się wydaje, że powinni to zrobić, ale no nie powinni się próbować dostosowywać do śpiewu, zwłaszcza jeśli nie znają melodii. Jak znają, to też nie powinni, ale mniejsza z tym. Ale jest to mniejsza dysharmonia, ale faktycznie coś takiego wytrąca bardzo z tego skupienia na modlitwie. Jeżeli ktoś tam chór sobie śpiewa, a ktoś obok mnie fałszuje i myli melodię i myli tekst albo końcówki łacińskie. Właśnie, jeszcze jak i jeszcze zmiękcza łacinę, gdzie chór tego nie robi, tak. To tak po prostu wytrąca z równowagi i skupienia, że jest to ciężkie. Dlatego też apeluję do was, nie róbcie coś takiego na mszy trydenckiej. Tak, dlatego jak odmawiałam różaniec, to szczerze mówiąc było z tym dosyć ciężko. I tak naprawdę przy każdej modlitwie podejrzewam, że jest to mocno wytrącające z równowagi. Też był nawet taki ośrodek tradycji, gdzie śpiewał organista, który normalnie śpiewał na mszy nowej. Oj, to była tragedia. To była tragedia. To ja po prostu powiem tak, to tak przeszkadza w skupieniu. Dla osoby, która jest słuchowcem i interesuje się w pewnym sensie muzyką, taki śpiew, który nie jest śpiewem, bo to jest tak naprawdę wycie do głośników. Właśnie to było całkowicie nie w rytm, bo jakby ten organista sobie raz przyspieszał, raz zwalniał, raz wyżej, raz niżej, śpiewał nie w tonacji. Przez głośniki, dobierał mu jeszcze śpiewy. Pieśni takie jak na nomie, zupełnie jak jakichś odnowie charyzmatycznej, prawie były te pieśni. Także to była tragedia i szczerze, ja tam już zrezygnowaliśmy z tej mszy, bo tam się nie dało nie przez księdza, tylko przez tego, kto tam śpiewał. Nie dało się po prostu skupić na modlitwie i to jest też problem czasami, tak? Tego wysoka jakość śpiewu jest bardzo ważna. A najlepiej to jest, jeżeli to jest jakiś śpiew albo mniej znany, na przykład jednogłosowy, jeżeli jest kantor, lub najlepiej w ogóle, jak to jest śpiew polifoniczny. To całkowicie pozwala to wejść w to sakrum, skupić się na tej mszy świętej, jako ofierze i podnieść też ten umysł i całą swoją naturę ludzką tak naprawdę wyżej, do Boga. Bo to po to jest też, po to były też te zaawansowane kompozycje mszalne kiedyś, tak? Tak, no między innymi po to, jak najbardziej. I kontynuując w ogóle odpowiedź na pytanie, to jeśli nie odmawiałam różańca, to korzystałam z modlitwnika. Tak jak
Pokazywaliśmy je? Ja pokazywałem, na jak uczestniczy we mszy trydenckiej, w którym się dziękuję, w pierwszym. Tak, i też takie modlitwy były właśnie w tym modlitewniku, który wysłaliśmy do zwycięzcy konkursu, który niedawno zorganizowaliśmy. I generalnie bardzo Wam polecamy, żeby szukać takich modlitw w starych modlitewnikach, takich tradycyjnych, dlatego że praktycznie w każdym modlitewniku, jaki mamy sprzed roku, podejrzewam jakiegoś 50, tak, są takie modlitwy. Tak. I one właśnie bardzo dobrze pomagają zrozumieć mniej więcej, co się dzieje w danym momencie i w jaki sposób powinniśmy ten nasz umysł na dany moment ukierunkować. Czyli na przykład, jeśli jest, powiedzmy, Gloria, to mamy świadomość, że jest to... W jednym modlitewniku jest napisane, że to jest pieśń, która pogodziła niebo z ziemią, tak? Bo to jest pieśń, którą anioł obwieścił narodzenie Pana Jezusa. Więc jest to taki właśnie moment radosny. I w taki sposób powinniśmy to w pewien sposób oczywiście przeżywać, tak. To samo tyczy się tak naprawdę każdej kolejnej części i te modlitewniki właśnie mają to do siebie, że dobrze pokazują, jaki charakter mają kolejne części mszy świętej. Jeśli chodzi o rozważanie męki Pana Jezusa w trakcie mszy, to ja nie jestem zwolenniczką i nie praktykuję tego. Między innymi dlatego, że jeśli próbujemy stworzyć jakiś... Bo to często niestety rozważanie męki pańskiej siłą rzeczy musi łączyć się z jakimiś wyobrażeniami, tak? Z naszym udziałem naszej wyobraźni, gdzie niekoniecznie powinno to mieć miejsce, dlatego że my na mszy świętej nie powinniśmy podnosić swojej wyobraźni, a raczej skupić się na tym, że tu faktycznie dzieją się rzeczy niepojmowalne, i pogłębiać tę swoją świadomość tego, że te rzeczy niepojmowalne się tutaj dzieją. To jest tajemnica, a nie coś, co możemy sobie wyobrazić swoim ograniczonym rozumem. Tak. Jakby wyobrażanie sobie różnych rzeczy, może różnych scen, czy też z życia Pana Jezusa, czy też rozważanie właśnie też takie przy pomocy wyobraźni męki pańskiej, może być pożyteczne w modlitwie myślnej, ale w takim przeżywaniu bezpośrednio ofiary, która dzieje się w sposób rzeczywisty i realny, może raczej przeszkadzać, dlatego że będzie kierowało naszą uwagę ku jakimś naszym osobistym wyobrażeniom i emocjom, które my ku tym wyobrażeniom kierujemy, a powinniśmy skierować się w całości na to misterium, które właśnie odbywa się przy ołtarzu i raczej pogłębiać tę naszą świadomość i niemożność pojęcia tego tak naprawdę. Czyli generalnie należy dążyć do tego, żeby się przed tym misterium ukorzyć i okazać skruchę za grzechy i miłość Panu Jezusowi. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. A, jeszcze chciałam dorzucić, że bywają takie dni, że nie mamy możliwości za bardzo, albo przynajmniej trudno jest nam się skupić, to wtedy po prostu zamiast modlić się tak na siłę, to lepiej jest po prostu w pokorze i z wdzięcznością trwać na tej ofierze. Tak, to też jest jakby dobra uwaga. W takiej postawie adoracji, a niekoniecznie recytować też jakieś modlitwy, czy też właśnie różaniec, tak na siłę. Tak, tylko nie wypływają z zewnątrz, tylko po prostu sama próba wymówienia jakichś słów w głowie. Tak, tylko po prostu we wdzięczności i ufności trwać na modlitwie. Znaczy na mszy. Tak. Bez modlitwy takiej recytowanej, czy to w myślach, czy na zewnątrz. Przechodzimy do kolejnego pytania, bo tutaj czas ucieka. Już szukam. Chwilę. Monika A. pyta, to szybkie pytanie. Czy zrobiliście skan lub ksero tego modlitewnika? Chodzi o modlitewnik konkursowy. Tak, zrobiliśmy zdjęcia wszystkich chyba stron? Tak. Lub prawie wszystkich. Wszystkich. Jakby ktoś potrzebował jakichś konkretnych modlitw z tego modlitewnika, to niech pisze do nas na maila, którego macie w opisie. Ten odcinek nam się troszeczkę wydłużył. Nie spodziewaliśmy się, że tak długo nam zajmie odpowiadanie na pytania, więc sprostuję to, co powiedziałem na początku. Podzielimy te pytania na 3 części i zrobimy to w 3 odcinkach. Także w tym odcinku to byłoby na tyle. Chyba że w kolejnym odcinku zmieścimy wszystkie pozostałe pytania. Raczej będzie ciężko, ale to raczej podzielimy to na 3, będzie łatwiej. Okay. I bardzo ważna uwaga. Dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, no to informujemy, że możecie pytania do następnego Q&A zadawać w komentarzach pod tym filmem. Czyli jeżeli macie do nas jakieś kolejne pytanie lub chcielibyście, żebyśmy rozwinęli w jakiś krótki sposób którąś z tych kwestii, która została tu poruszona, pytajcie w komentarzach pod filmem. I to chyba na tyle. Jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I do następnych odcinków. Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć.